Radio Tok FM w roku Cita Barbie Baby Langstrom Extra. Czwarte miejsce zajął Kamil Stoch podczas indywidualnego konkursu skoków Pucharu Świata w Wiśle. Pozostali zawodnicy z polskiej drużyny zajęli dalsze miejsca. Zaledwie 0,3 punktu zabrakło Kamilowi Stochowi, by zajął miejsce na podium pierwszego w sezonie indywidualnego konkursu Pucharu Świata. Polak skoczył 126,5 oraz 127 metrów i zajął czwarte miejsce, choć po pierwszej serii był drugi. Wygrał Rosjanin Jewgenij Klimow po skokach na 127,5 oraz 131,5 metra. Na podium stanęli też Niemiec Stefan Laje i Japończyk Ryoyu Kobayashi. W czołowej dziesiątce oprócz Stocha znaleźli się szósty Piotr Żyła i ósmy Dawid Kubacki. 23 był Jakub Wolny, a 29 Maciej Kot, ex aequo z Czechem Łukaszem Hlawą. Kibice, którzy niemal szczelnie wypełnili trybuny skoczni w Wiśle, mogą być nieco zawiedzeni, ale z drugiej strony trzej Polacy w dziesiątce to przecież dobry wynik, który daje nadzieję, że w kolejnych zawodach będzie jeszcze lepiej i zobaczymy któregoś z biało-czerwonych na podium. Skoczkowie powrócą do rywalizacji w piątek w fińskim ośrodku Ruka. Była to relacja Macieja Nowaka z redakcji sportowej. Prezydent Andrzej Duda nie będzie unikał ewentualnego przesłuchania w sprawie Komisji Nadzoru Finansowego, zapowiedział minister w jego kancelarii Andrzej Tera. 7 listopada biznesmen Leszek Czarnecki złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marka Chrzanowskiego, gdy ten był przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Według właściciela Getin Noble Bank, ówczesny szef KNF miał zaoferować przychylność dla jego banku w zamian za 40 milionów złotych. Jutro Leszek Czarnecki ma być przesłuchany przez katowicką prokuraturę. Andrzej Tera mówił w studiu Polskiego Radia 24, że prezydent nie ma nic wspólnego z zamieszaniem wokół KNF-u, ale jak dodał, pozostaje jak każdy obywatel do dyspozycji organów śledczych. Jeżeli prokurator w Polsce uzna lub sędzia w Polsce uzna, że pan prezydent powinien być w jakiejś sprawie przesłuchany, to chcę powiedzieć, że pan prezydent jest obywatelem tak jak wszyscy my i na pewno stawi się przed takim organem w celu złożenia zeznań. Domniemaną propozycję korupcyjną złożoną Leszkowi Czarneckiemu opisała wtorkowa Gazeta Wyborcza. Po tej publikacji szef KNF Marek Chrzanowski podał się do dymisji. Śledztwo w tej sprawie objął osobistym nadzorem prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Do 76 wzrosła liczba ofiar pożarów w północnej Kalifornii. Jest też najwięcej zaginionych, ponad 1300. Największy w historii Kalifornii pożar wybuchł 10 dni temu. Camp Fire, bo tak go nazwano, strawił ponad 60 tysięcy hektarów terenu. Zniszczonych zostało 10 tysięcy domów. Zdaniem służb trudno jest obecnie określić rzeczywisty rozmiar strat, bo na miejscu panuje chaos. Nieprecyzyjna może być też informacja o liczbie zaginionych. W rzeczywistości może być ich mniej. Zawyżone liczby mogą wynikać z informacji przekazywanych w panice przez bliskich osób, którzy nie mają kontaktu z mieszkańcami zniszczonych terenów. W miejscach, gdzie udało się dogasić pożary, trwa przeszukiwanie pogorzelisk. W pracach tych uczestniczą tysiące policjantów, prokuratorów oraz członków Gwardii Narodowej. W Kalifornii wczoraj był prezydent Donald Trump. Spotkał się z poszkodowanymi, przedstawicielami pracujących na miejscu służb oraz władz. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. W jednym z warszawskich hoteli trwa koncert Towarzystwa Patriotycznego Jana Pietrzaka Żeby Polska była Polską. Jakich piosenek można posłuchać? O tym nasz reporter Przemysław Lis, który jest na miejscu. W programie koncertu znalazły się utwory artystów związanych z Towarzystwem Patriotycznym Jana Pietrzaka, a także pieśni z okresu walki o niepodległość. Nie zabrakło słynnego utworu Żeby Polska była Polską, a także Legionowej Pierwszej Brygady. Koncert z jednej strony jest świętowaniem odzyskania niepodległości, a z drugiej nagrody na nim wręczane mają uhonorować osoby pracujące na rzecz Polski, mówił mi organizator wydarzenia Jan Pietrzak. Po to, żeby przypomnieć o ważnym święcie i o istotnych ludziach. Jednym słowem, żeby zauważać ludzi, którzy pracują dla Polski, no i doceniać to, co naród osiągnął 100 lat temu. W tym roku nagrody Towarzystwa Patriotycznego otrzymali m.in. działacz opozycji demokratycznej Andrzej Rozpłochowski, bard Andrzej Kołakowski, pisarz Stanisław Srokowski, artysta Wojciech Korkuć oraz premier Mateusz Morawiecki, który w liście podziękował za nagrodę. Dziękuję za relację. Na kolejne informacje dnia zapraszam już za pół godziny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wróżenie z faktów. A we wróżeniu z faktów moi goście Mariusz Gierej, Jarosław Włodarczyk i ja, Łukasz Warzecha. Kłaniam się Państwu raz jeszcze i z
zostajemy jeszcze przez kilka minut przy wątku sprawy KNF, sprawy Marka Chrzanowskiego. Chciałem was zapytać, czy uważacie, że opozycja, tak jak w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przyczepiała się, próbowała utrzymać się na powierzchni za pomocą kolejnych tematów, czasem z większym sukcesem, czasem z mniejszym, to tutaj też tak trochę niewolniczo przypnie się do tego tematu i będzie próbowała sprawić, żeby ten temat ją jakoś holował. A w tle mamy kolejny sondaż, w którym notowania Koalicji Obywatelskiej są o około 20 punktów niższe niż notowania samego Prawa i Sprawiedliwości. Ale to takie sondaże też były przed wyborami samorządowymi, jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Skończyło się wygraną PiS. No wygraną PiS, ale nie 20 punktów więcej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, opozycja w dalszym ciągu sobie trochę kpi, dlatego że mija już w tej chwili 3 lata od wyborów parlamentarnych, kiedy wiadomo było, że PiS wygrał nie dlatego, że nie wiem, były taśmy, to tamto, wam to, tylko po prostu sformułował ofertę dla Polaków. Natomiast tak naprawdę Koalicja Obywatelska w tej chwili w dalszym ciągu śpi w letargu. Tak naprawdę nie wiemy, jak ma wyglądać Polska po tym, gdyby mieli przejąć władzę. Oczywiście wiemy tylko jedno, że bez PiS to tak. Ale chyba dla większości, znaczy dla większości, dla dużej części Polaków to chyba trochę za mało. I jeszcze jedna rzecz, która chciałbym wrócić na chwilę jeszcze do wątku KNF-owego. Znaczy, nie zgadzam się z tym, że mówisz, powiedziałeś, Łukasz, że nie było elementu quasi-korupcyjnego. No, oczekiwanie od nadzorcy, przez nadzorcę zatrudnienia prawnika, kolegi, jest czymś skandalicznym i niedopuszczalnym. Tym bardziej, nawet, że... gdyby miał być zatrudniony za 1000 zł. Nawet jakby miał być zatrudniony za 1000 zł, tym bardziej, że... taka instytucja jak KNF ma w swoich narzędziach coś, co się nazywa kuratorem. Każdy bank, który jest w postępowaniu naprawczym, może zostać obdarzony taką osobą, która będzie miała wgląd do wszystkiego, co robi zarząd, może się sprzeciwić każdej decyzji zarządu. Mało tego jeszcze, musi się sprawozdawać do KNF-u. Czyli chcesz powiedzieć, że zamiast wysyłać prawnika nieoficjalną drogą, to po prostu Marek Chrzanowski, widząc problem w banku Leszka Czarneckiego, mógł zupełnie oficjalnie skorzystać z tego narzędzia. Jest jedna rzecz. Taki kurator jest wynagradzany w wysokości dochodów członka zarządu. Ale nie jest to 40 milionów. Wracając do pytania, czy opozycja... Znaczy, zgadzam się tu z tym, co Mariusz powiedział, że rodzaj propozycji, że zatrudni mojego kolegę, to już jest korupcja. I dobrze, że pan przewodniczący Chrzanowski się podoba. Pytanie, co jest więcej w tej sprawie. I teraz myślę, że to, jak się zachowa w tym opozycja, to będzie bardzo zależało od tego, co rozmawiamy, jak się będzie ta sprawa też rozwijała. Na ile to zacznie szerszy trafik zatacać. Natomiast też się zgadzam z tym, co Mariusz przed chwilą powiedział, że opozycja, mam na myśli Koalicję Obywatelską, to powinna bardzo głęboko przemyśleć kwestie programowe, dlatego że na negacji PiS-u może wyprodukować 20-25% poparcia. Natomiast nie jest w stanie wygrać wyborów. Natomiast nie jest w stanie wygrać wyborów. Dlatego, że poza wszystkim ludzie oczekują jednak jakiejś propozycji, która będzie wynikał pomiędzy do tego, dlatego, że ludzie żyją w tym, co nie wolno nadzieją. Nie było konkretnie na winko i tak dalej, i tak dalej. Będzie budował strach, że ktoś zabierze 500+, czy zabierze rzeczy, które stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem, leki dla seniorów i tak dalej. No ale opozycja powinna mieć ciekawsze propozycje, dalej idące, dotyczące też kwestii Unii Europejskiej i rozwoju Polski. Więc czy opozycja tego tematu KNF-u się do tego tematu przyklei? Myślę, że powinna, bo ta sprawa powinna być niewątpliwie wyjaśniona. I politycy, taka jest ich rola, mają pilnować tego, żeby to było wyjaśnione. Również politycy Prawa i Sprawiedliwości. No to skoro zaczęliśmy mówić o propozycjach opozycji, to mamy nową propozycję
wyszedł dzisiaj pan Ryszard i powiedział, że tu ja mam dla państwa taką propozycję i w tym momencie jak zobaczyłem, że pan Ryszard to mówi, to pomyślałem, że za chwilę wyciągnie planszę, na której będzie jakaś rewelacyjna oferta kredytowa i że to jest właśnie ta propozycja, ale nie, chodziło o nową partię zaraz. Teraz, przepraszam, ale no to tak. Właśnie... No właśnie, tak. Tu już widać, pomyłka naprawdę nie była celowa, ale ponieważ już zaczęły krążyć memy, na których ta nazwa ugrupowania pana Ryszarda Petru jest na różne sposoby złośliwie przekręcana, więc widocznie już gdzieś mi się to wryło w umysł. No, chciałbym zadać wam jednak poważne pytanie. Mimo wszystko spróbujmy przez chwilę poważnie to potraktować i zastanowić się, jakie perspektywy stoją przed, nie wiem jak to powiedzieć, teraz, przed ugrupowaniem pana Ryszarda Petru. Ja bym chciał tylko zestawić dwie rzeczy. Tak naprawdę zestawię dwa wydarzenia, które jak chodzi o ten obszar mamy. Pierwsze to jest pan Ryszard Petru, drugie to jest niewątpliwie Robert Biedroń. I Ryszard Petru wychodzi i mówi o tym, że będzie budował standardy, że będzie coś robił i tak dalej. Po czym zderzamy to z rzeczywistością, którą stworzył w parlamencie, gdzie tymi standardami jest to, że no, w zasadzie uwiódł koleżankę z pracy, prawda? I w zasadzie na tym jego aktywność polityczna, że tak powiem, się skończyła. Z drugiej strony mamy propozycję Roberta Biedronia, która może nie jest, znaczy mnie nie uwodzi, ale trzeba oddać uczciwie sprawę, że powołuje się na rzeczy, które organicznie organizował. Czyli mówimy tu o Słupsku, prawda, o tym, że zarządzał tym miastem i tak dalej. To jest dramatyczny rozdźwięk pomiędzy tymi dwoma propozycjami. Znaczy chcesz powiedzieć, że propozycja Roberta Biedronia ma większe szanse, albo że jest ważniejsza? W moim przeświadczeniu tak, dlatego że po prostu no, wszystko, co stoi za Ryszardem Petru, no to jest Twadera i wszystko, co stoi za Robertem Biedroniem, to jest no, Słupsk, ale za Ryszardem Petru stoi Joanna Szeryn-Biebus. Tak, przynajmniej tak było na scenie, jak prezentowali. Teraz Madera. Trudno będzie mówić na poważnie o tym. Ale postaram się jednak prosta asocjacje z tym, że nowoczesna nie stała się partią, która by potrafiła się w istotny sposób odróżnić od Platformy Obywatelskiej, bo przypomnijmy sobie, że wchodzili do parlamentu, pokazując to, że są podobnej myśli liberalnej, ale nie są zgnili i są w kontraście do Platformy. Trochę też tak jak Prawo i Sprawiedliwość, w innej myśli, tak. Takiej patriotyczno-socjalistycznej, ale w opozycji do Platformy. Te ugrupowania tych porzuconych partii, ludzi porzuconych w różnych partiach, do pewnego stopnia to również jest... Proszę Państwa, my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że są różni ludzie porzuceni w różnych partiach, które mają merytoryczne programy. Tak jak w Tarce Współczesnym było na temat księży, homoseksualistów, gejów, różnych takich. Proszę Państwa, to zakony, które potem nie miały co ze sobą zrobić do uczestnictwa. I to jest, myślę, kluczowy problem. Natomiast, bo programowo to są rzeczy do ciekawej dyskusji, tylko można się nie zgadzać, ale do ciekawej dyskusji. Natomiast ten program Ryszarda Petru czy Roberta Biedronia, ja uważam, że to jest paradoksalnie granie na Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest, zwróćmy uwagę, że to jest sytuacja, którą przeżywa, nazwijmy to prawa część sceny politycznej przez lata 90., 2000, czyli konwent. Bardzo dużego rozdrobnienia. Konwent Świętej Katarzyny. A teraz mamy po tej stronie liberalno-lewicowej takie dość duże rozdrobnienie. Może lewica sama to nie, bo jest SLD, to takie staroświecka lewica i nowoczesna lewica razem, ale suma summarum to jest niewiele. Natomiast w tej części liberalnej no, następują kolejne pomysły rozdrabniania. Do niczego dobrego one nie będą prowadzić, z tym, że tu trzeba oddać Grzegorzowi Schetynie, że on dość skutecznie
marginalizuje wszystkich. Tych, którzy by byli poza platformą, albo ich wchłania, albo rozbija. Ale to samo robi Jarosław Kaczyński, będąc w opozycji, przypomnijmy, no, tak, z prawą oczywiście stroną sceny politycznej, prawda? To ja teraz wam coś powiem, ponieważ w trakcie, kiedy was słuchałem, to jednocześnie próbowałem odnaleźć stronę partii za teraz, partii teraz. No nie ma. To znaczy ja przynajmniej nie znalazłem, nie pokazuje się taka strona, ale co ciekawe, cały czas istnieje strona Planu Petru. Nie wiem, czy pamiętacie, że było coś takiego. Plan Petru ogłosił, Pan Petru ogłosił plan Petru już wiele miesięcy temu i ta strona Planu Petru, ona jest cały czas i na tej stronie Planu Petru można odnaleźć wspólny plan naprawy państwa. I ten wspólny plan naprawy państwa to są 7 punktów zawartych na jednej kartce A4 w formie takiej ulotki. Jest to jedyny materiał merytoryczny, który na tej stronie Planu Petru można odnaleźć. Mam wrażenie, pod uwagę ilość wpadek Ryszarda Petru, jest to wystarczająco dużo, żeby zliczyć kolejną. Mam wrażenie, że partia teraz chyba nie przedstawiła niczego więcej, jeżeli chodzi o merytoryczny plan działania. Przejdźmy może do jakiegoś innego tematu. Proszę bardzo, przychylam się do wniosku, a zatem przechodzimy do tematu poważniejszego, którym niewątpliwie są poczynania na polskiej scenie politycznej, a nie tylko na polskiej, Donalda Tuska. To jest rzeczywiście, jak sądzę, poważny temat. Pytanie, które sobie stawiają wszyscy obserwatorzy sceny politycznej co najmniej od 10 listopada, czyli od wizyty Donalda Tuska w Polsce i od jego wystąpienia na Igrzyskach Wolności w Łodzi. Czy Donald Tusk faktycznie podjął już ostateczną decyzję o powrocie? A jeżeli ją podjął, to w jakiej formie? Czy w formie wyłącznie ogólnego patronatu nad jakąś strukturą, czy w formie aktywnego kierowania, czy może w formie wejścia w wyścig prezydencki w roku 2020? Jak uważacie? Znaczy, tego nie wiemy, jaką decyzję podjął, ale to, że podjął decyzję o powrocie do polskiej polityki, to można uznać, że tak. Jego część współpracowników coraz częściej bywa w Brukseli, dzięki temu między innymi, ale to jest rzeczywiście zawodowiec polityczny, na to przesłuchanie przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold był świetnie przygotowany. Na boku zostawię kwestię, czy merytorycznie, czy miał rację, czy nie i tę ocenę, ale mówię o tym, że był dobrze przygotowany. Zresztą Małgorzata Wasserman też była dobrze przygotowana. Ale to jest po stronie opozycyjnej jedyny zawodnik wagi ciężkiej, który jest w stanie pociągnąć opozycję i doprowadzić do zwycięstwa Koalicji Obywatelskiej. Ale do tego trzeba właśnie Donalda Tuska, nawiązując do tego, o czym wcześniej mówiliśmy. On jest w stanie zbudować taką nadzieję, taki program, jaka będzie Polska, jakąś wizję przedstawić. Ale ma tu Grzegorza Schetynę, który przecież trzyma jego byłą partię w ręku. Tak, tylko że Grzegorz Schetyna jest fantastycznym administratorem partii, ale to nie jest lider. Taki lider, który pociągnie lokomotywę wyborczą. No i to bym się zgadzał, tylko że on jest. On jest i trudno mi sobie wyobrazić trochę, że Donald Tusk przyjeżdża tutaj i przejmuje realną kontrolę nad jakąkolwiek siłą polityczną w momencie, kiedy jest Grzegorz Schetyna. No nie, ale to on może być takim właśnie patronem, może być... Ja jeszcze tylko dokończę jedną rzecz. Zwróćmy uwagę, co się wydarzyło 10 i 11 listopada. Donald Tusk przyjechał do Polski, czyli najwyższą rangą gość zagraniczny na obchody stulecia niepodległości. Odzyskania niepodległości. I Prawo i Sprawiedliwość to jest niewygodny gość zagraniczny w Polsce, w związku z czym na placu Piłsudskiego był w piątym rzędzie schowany gdzieś przez urzędników Kancelarii Prezydenta, którzy decydują o tym, gdzie kto stoi. Na czym wygrał tak naprawdę? Sympatię wielu ludzi w mediach na świecie i w Polsce przebiło się bardzo to zdjęcie z piątego rzędu Donalda Tuska. Zdjęcia, kiedy składa... On potrafi to robić. Zdjęcia, kiedy składa kwiaty pod grobem marszałka Piłsudskiego przy Belwederze z tłumem ludzi, potem samotny, tylko w ochronie służby ochrony rządu, prezydent Duda. On, służby ochrony państwa. Służby ochrony państwa, przepraszam. On ma, Donald Tusk, taką wielką umiejętność i też ludzie wokół niego, wygrywania, jak to się dzisiaj mówi, kampanii, wygrywania internetu, a to będzie kluczowe w tej kampanii. Ja myślę, że
On jest... Ale w której kampanii? W każdym, myślę, że on się pojawi, no jak tylko zakończy kadencję. Znaczy sama prezydentura, z tego co wcześniej mówił też w wywiadach, jego prezydentura Polski nie bardzo interesuje, bo to, no jak się mawiało kiedyś, no pilnowanie żyrandola nie jest tak istotną. Poruszyłeś najbardziej kluczową rzecz. Dlatego zgadzam się z tobą, że nie wiemy, jaką decyzję podjął Donald Tusk i obawiam się, że chyba on nawet sam jeszcze do końca nie wie, jaką decyzję podjął. Natomiast całe wystąpienie na Igrzyskach Wolności, to już z Łukaszem rozmawiać na ten temat, dla mnie osobiście to był dialog Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim, polegający na tym, że albo pomożecie mi dalej pozostać w strukturach europejskich, ponieważ Angela Merkel wypada z tego wyścigu, w związku z tym i pozycja samego Donalda Tuska na arenie europejskiej też słabnie, albo, no cóż, nie chcę, ale muszę, wtedy wrócę, prawda? I zostanę na przykład prezydentem, który nie będzie ułaskawiał po wyrokach, ale i przed wyrokami też nie. Prawda? Więc to jest pokazanie, absolutnie zgadzam się, że to wystąpienie w ogóle było genialne PR-owo. To ciężko w ogóle znaleźć tam jakieś słabe punkty w tym wystąpieniu. Poza tym, że zabierało sobie dużo pustosłowia, ja uważam, jednak mimo wszystko. Czyli nie było tam realnej propozycji dla Polski. Aczkolwiek, kończąc to, pamiętajmy też o tym, że to, że będzie wspierał opozycję, że będzie wspierał tą opozycyjną część Polski, pokazały słowa o bolszewikach. Myślicie, że one były przypadkowe? W momencie, kiedy padają słowa o bolszewikach, a później za parę dni słyszymy o tym, że prawda, KNF i instytucje państwa chciały wywłaszczyć polskiego prywatnego przedsiębiorstwa. Przejąć za złotówkę, prawda, czyjś bank. Okazuje się, Mariuszu, że jesteś specjalistą od teorii spiskowych, ale jak wiadomo, spiski i takie porozumienia też się zdarzają. Chciałem. Natomiast jeżeli mówicie obaj o tym, że no, jest bardzo prawdopodobne, że w jakiejś formie Donald Tusk tu powróci, cały czas nierozwiązana jest moim zdaniem. No i proszę państwa, mówimy, czy Donald Tusk powróci, czy nie powróci. Ojej, a czy komuś lepiej znowu na połowę skrócia, czy coś będzie wywieziony do lasu zawczasu, a tam będzie jeszcze popielony, a wcześniej jeszcze i spalony. O! Nie czekajcie na kogoś na białym koniu, bo wiadomo, jak to się skończyło. A potem mówię, pamiętajcie, to od was zależy. Wy sobie musicie sami poradzić. Czyli dwukrotnie po bardzo intensywnym podgrzaniu atmosfery i rozbudzeniu nadziei wydawał się sygnalizować, że ja to jednak sobie jeszcze popatrzę, poczekam, może się tak nie będę spieszył. Może no, z Jarosławem jednak. No. Ale druga rzecz jest taka, że no każdy wytrawny polityk by tak powiedział. Kiedy nie podjął jeszcze decyzji, to nie będzie podgrzewał sali, że no ja niedługo na białym koniu przyjadę. I takie zaadresowanie, że to tylko od was zależy i to jest ciężka praca. To samo, co powiedział Jarosław Kaczyński po przegranych wyborach samorządowych. To samo powiedział. Teraz nasz premier Morawiecki. Teraz nas czeka ciężka praca. W związku z tym to jest no, typowa zagrywka polityczna. Natomiast Grzegorz Schetyna nie jest przeszkodą tylko w tym wypadku, bo i wyobraźmy sobie taki scenariusz, jak wróżymy z faktów, że umawiał się w ten sposób, że Donald Tusk jest liderem opozycji w kampaniach wyborczych, a potem jednak decyduje się na fotel prezydenta. To dla Grzegorza Schetyny to jest w porządku układ. On nie traci kontroli nad Platformą Obywatelską. Donald Tusk robi to, co uważa za słuszne, czyli odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. A jak waszym zdaniem będzie reagowało na tego typu działania Donalda Tuska Prawo i Sprawiedliwość? Ale było teraz, w ASP, na Wybrzeżu Szczecińskim 22 było. Było piękny wernisaż, kliczny wernisaż, no. Ale jednak ja wiem, one wolą przy kościołach się modlić, proszę Państwa, przy kościołach, przy sieci.
Czy Prawo i Sprawiedliwość tym razem waszym zdaniem poważniej potraktuje ewentualność jego powrotu? Ale na czym by miało polegać poważne powrotu? No właśnie, to jest też pytanie. Co wtedy? Dla mnie osobiście, jeżeli na miejscu Prawa i Sprawiedliwości dołożyłbym wszelkich starań do tego, żeby Donald Tusk został w Europie. W tej czy w innej formie, ale w takiej, która po prostu będzie jego satysfakcjonowała, a jednocześnie nie wróci po prostu do kraju. Co by nie mógł, przecież rząd PiS nie może poprzeć Donalda Tuska, może zrobić kompletnie sprzeczne z jakąkolwiek... Ależ Łukasz, usłyszeliśmy przed wyborami samorządowymi, że przecież jest już 30 lat po PZPR, że w zasadzie nie ma przeszkody, prawda, żeby tutaj współpracować. Więc naprawdę tych wolt politycznych obserwowaliśmy całą masę. Nie musi być to też aż tak jawnie wypowiedziane. Natomiast z drugiej strony nie ma co ukrywać. Jest to zawodnik wagi ciężkiej. Wprowadzenie takiej figury na szachownicę w Polsce staje się kłopotem. Po prostu. Prawo i Sprawiedliwość w obliczu Donalda Tuska można by powiedzieć, że jest kompletnie bezradna. To znaczy każdy, jeden trójk jest w stanie zatrzymać Prawo i Sprawiedliwość na dwa dni i będzie rozmawiało tylko o tym. I to najlepsze, co mogłoby zrobić taktycznie Prawo i Sprawiedliwość, aczkolwiek jest to też niemożliwe ze względu na to, jak on potrafi działać, czy w sferze medialnej, czy w sferze w internecie, powiedziałbym, na ile to się da, ignorowanie jego pewnych działań. I na tym stwierdzeniu kończymy dzisiejszy program Wróżenie z Faktów. A czy Prawo i Sprawiedliwość pójdzie za radą Jarosława Wodarczyka? No to już będziemy rozważać w kolejnych wydaniach Wróżenia z Faktów. A tym razem moimi gośćmi byli Jarosław Wodarczyk, publicysta, i Mariusz Jerej, M. Polska 24. Dziękuję bardzo. To był program Wróżenie z Faktów. Łukasz Warzecha. Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Nie ma żadnej reklamy i nie będzie reklamy. Rola ojca w Biblii dotyczyła również decyzji o życiu dziecka. Zmienianie oblicza. Zmieniano, byłem młody, jadłem kłody.